Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, Patryk Wicher. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Panią redaktor, witam wszystkich widzów. I Panie pośle, zaczynam od bardzo dobrej wiadomości dla Nowego Sącza przede wszystkim. Udało się, Wody Polskie podpiszą umowę w sprawie inwestycji dotyczącej rzeki Kamienica. Tak jest. O tym przypominamy, mówiliśmy już 2 lata temu, tak? Tak, 2 lata to trwało niestety, ale słowo dane słowem świętym i to musi być zrealizowane. W kampanii wyborczej pan minister Marek Gróbarczyk, zresztą nasz krajan, wspaniały minister, który zajmuje się między innymi gospodarką wodną, obiecał tutaj w Nowym Sączu nad Kamienicą, że pojawi się ponad 10 milionów złotych na ułatwienie przepływu ryb w rzece Kamienica, ale także przy tym modernizację, przebudowa progów. I faktycznie, moi drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym o godzinie 12 w Krakowie, a ze względu epidemicznych nie ma tam widzów czy też gości, Polskie Wody z Agencją Rolnictwa, czyli ARiMR-em, podpiszą umowę, ponieważ sytuacja wygląda tak, że to Ministerstwo Rolnictwa, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisuje umowę z Polskimi Wodami, które stają się wykonawcami tejże tej inwestycji w partnerstwie z Polskim Związkiem Wędkarskim. Więc moi drodzy Państwo, jak ktoś śledzi moje profile, ja od 3 miesięcy dawałem takie zdjęcia z panem ministrem Gróbarczykiem, z panem ministrem rolnictwa Pudą Grzegorzem, też wspaniałym ministrem, i zapowiadałem, że będzie jakaś wielka, wielka sprawa na Kamienicy. Więc dzisiaj, moi drodzy Państwo, ta sprawa, o której jeździliśmy wiele miesięcy, nie tylko ja, oczywiście też wszyscy moi koledzy parlamentarzyści, ale mi też przypadł w zaszczycie na prośbę pana ministra Marka Gróbarczyka te dokończenie negocjacji ze stroną Ministerstwa Rolnictwa. I tutaj bardzo, bardzo dziękuję panu ministrowi, zarówno Markowi Gróbarczykowi, jak i panu ministrowi Grzegorzowi Pudzie, jak i także dyrekcjom Polskich Wód i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponieważ po 1,5 roku, bo tak naprawdę już 1,5 roku temu powinien być ten projekt rozpoczęty, bo mamy taki poślizg w harmonogramie, udało się te środki uratować, przekazać, podpisać i 2, 3 i 4 stopień na rzece Kamienica. Czyli 3 progi tak, na razie 3, no bo to są wszystko kosztochłonne elementy, będą modernizowane, oczywiście pod kątem przepływu także, tak jak wspomnieliśmy, ryb, pod kątem uwzględnienia środowiska, ale także i wyglądu i modernizacji tych progów, żeby one oczywiście spełniały też wymogi powodziowe, przeciwpowodziowe, przepływu tych wód swobodnego. No oczywiście to nie ostatnia inwestycja tych progów, jest wiadomo, że więcej nad rzeką Kamienica, ale moi drodzy Państwo, to jest pierwszy krok. Teraz też już trwają negocjacje, tu już nie będę za dużo zdradzał, bo znowu zaczekajmy chwilę na dobre wiadomości, ale jeszcze wylot rzeki Kamienica do Dunajca, tu też zaczynamy pracować nad koncepcją, ponieważ tam próg, tam też przepływają pod spodem wielki kolektor ścieków z całego miasta i z 2 gmin, a więc też, a tam dno rzeki Dunajec opada cały czas, tam jest prawdopodobnie około 3-4 metrów głębiny, a więc trzeba to też zabezpieczyć, ułatwić tym rybom, żeby mogły jeszcze wpływać do rzeki Kamienica, żeby odtworzyć tą biofaunę, tą zarówno ryby w Kamienicy, jak nie tylko, żebyśmy mogli się znowu cieszyć, tak jak ja za młodych lat, kiedy wychowywałem się nad Kamienicą, pływałem w tej Kamienicy, kiedy to ryby potrafiły przepłynąć między rękoma albo tutaj, a więc moi drodzy Państwo, to było piękne, jak raka można było spotkać jeszcze nad Kamienicą w latach 90., a więc musimy odbudowywać to środowisko, ale także usprawniać kwestie powodziowe, ludzkie, a także też oddać Kamienicę mieszkańcom, żeby mieszkańcy też mogli takie, z niej korzystać. Bo z tego co pamiętam, kiedy właśnie tutaj no prawie 2 lata temu była konferencja prasowa właśnie z udziałem pana ministra, była mowa o tym, że także te brzegi zostaną zrewitalizowane, to znaczy będzie takie świetne miejsce do odpoczynku dla spacerów, dla mieszkańców Nowego Sącza. Zaczynamy pierwsze, 2, 3 i 4 stopień od strony rzeki, połączenia Kamienicy z Dunajcem. Ale to początek, ale wielkiej, pięknej modernizacji. A już coś o harmonogramie możemy powiedzieć? Jak to wygląda? Czy jeszcze No dzisiaj podpisanie umowy, szybka aktualizacja harmonogramu. Oczywiście te dwie agencje muszą się między sobą porozumieć, te dwie instytucje państwowe, czyli Polskie Wody i ARiMR. No i tak na dobrą sprawę później rozpisanie wszystkich przetargów i przystąpienie do prac. Oczywiście, tak jak wspomniałem tutaj, Polski Związek Wędkarski jest też partnerem, tutaj panom prezesom, z którymi się też spotkałem, zresztą też komunikowałem to w tamtym tygodniu na Facebooku, z którymi właśnie też uszczegóławialiśmy też ich wkłady, ich kwestie techniczne. No więc myślę, że tutaj wszystko powinno iść dość szybko i w tym roku, końcem tego roku, a maksymalnie początkiem przyszłego roku powinniśmy już mieć realizację tej inwestycji. Najważniejsze, że środki są, wola jest, umowa jest, jest już zlecenie dzisiaj, a więc moi drodzy Państwo, możemy się tylko i wyłącznie cieszyć. Panie pośle, forum
nieekonomiczne, gospodarcze pozostaje w Krynicy, albo pozostaje, rozpoczyna się, bo tak naprawdę to będzie innego rodzaju forum. Czy to jest sobie dobry pomysł, że w tym samym czasie jednak takie dwa duże konkurencyjne wydarzenia, ponieważ to forum, które organizuje Instytut Studiów Wschodnich, przynosi się do Karpacza, bo ponad chyba 20 latach, tak? Tak jest. Szanowni Państwo, ja zacznę od jednej rzeczy. Ja jestem wdzięczny, tutaj powiem nazwisko, a panu Zygmuntowi Berdychowskiemu, który stworzył coś pięknego, coś wspaniałego, co trwało piękną historią 30, prawie 30-letnią w Krynicy. Po czym mu się nie udało zatrzymać tej imprezy. Ale tu jesteśmy mu bardzo wdzięczni i gratulujemy mu tego dzieła. Natomiast no, różne uwarunkowania, brałem udział w tych negocjacjach bardzo intensywnie, zresztą pan marszałek to też podkreślił w czasie konferencji wraz z innymi kolegami. Trwało to grubo ponad dwa miesiące, można powiedzieć od przełomu roku 2020-2021. Wielokrotne wizyty zarówno w Krakowie, jak i w Krynicy, jak i tu w Nowym Sączu, wiele spotkań. Suma summarum nie udało się dogadać. Co takiego nie zadziałało? Tutaj już nie chcę zdradzać tej kuchni. Ja życzę powodzenia każdemu projektowi, zarówno panu prezesowi w nowym miejscu, w nowej lokalizacji. Natomiast no, my jesteśmy parlamentarzystami ziemi sądeckiej. Tak? Pan marszałek pochodzi stąd, tak? A więc my nie możemy sobie pozwolić, żeby królowa polskich uzdrowisk, jaką jest niewątpliwie Krynica i nasz region, został zubożony poprzez utratę tak dużego wydarzenia. W związku z tym, niezłośliwie, jak to niektórzy mówią, czy to nie jest jakaś rywalizacja, jesteśmy na dwóch częściach tak naprawdę Polski, tam jest Dolny Śląsk, tutaj mamy Małopolskę, będziemy realizować forum gospodarcze, które będzie miało inny wymiar, tak, będzie bardziej umiędzynarodowione, będzie bardziej stawiało na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, bardziej na kwestie takie prorozwojowe, bardziej na kwestie regionów europejskich, czyli będziemy bardziej z Unią Europejską tu współpracować w jego realizacji i z tą platformą właśnie regionalną. Będziemy tutaj mówić bardziej o aspektach prawnych, społecznych, ale także bardziej skupimy się na gospodarce i jej funkcjonowaniu niż na ekonomii w gospodarce, więc troszeczkę tak jakby mniej statystyczne, mniej matematyczne, mniej formalne podejście do gospodarki, bardziej rozwojowe, bardziej koncepcyjne. W związku z tym forum będzie zbliżone, ale tak, będzie mniej paneli, będą dłuższe, bardziej merytoryczne. To znaczy nie będzie, że już następny panel, proszę, wychodzimy, bo już kończy się czas. Będziemy starać, żeby dyskusje mogły być wolne, żeby mogły być dokończone bez problemu. Będziemy naciskać na to, żeby nie zmieniali się prelegenci pół godziny przed danym panelem, co miało niestety miejsce. No i co najważniejsze, nie będziemy zmuszać nikogo do noclegów, do pakietów. Tutaj jest dowolność, a więc jeśli ktoś chce przyjechać na jeden dzień, przyjedzie na jeden dzień, chce przyjechać na całość, będzie sobie sam mógł sterować oczywiście pakietami hotelowymi. To nie znaczy, że nie będziemy współpracować. Operator, który zostanie wyłoniony przez marszałkostwo, nie będzie współpracował z lokalnymi hotelarzami, pensjonatami, które będą podstawą noclegów dla tych wydarzeń. Ponadto oczywiście będzie tam Europejski Forum, Festiwal Biegowy. Szanowni Państwo wiecie, że pan marszałek inwestuje bardzo w Krynicę w kontekście igrzysk 2023 roku, a więc my musimy promować Krynicę. Krynica była miejscowością biegową, jest miejscowością sportów zimowych i nie tylko. W związku z tym nie możemy przerwać tej tradycji, bo nagle się nie dogadaliśmy, nagle zniknęła impreza. Też będzie nowy festiwal. A więc moi drodzy Państwo, ja powiedziałem to wprost. My żyjemy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom, naszemu regionowi. Przecież tu się urodziliśmy, tu mieszkamy, tu będziemy mieszkać i żyć. Też chcemy, żeby ten region się rozwijał. Nawet jak już nie będziemy pełnić funkcji, to będzie pięknie oglądać, jak te projekty będą dalej funkcjonowały. W związku z tym tylko życie poświęcone drugiemu człowiekowi czy lokalnej społeczności warte jest przeżycia, a mamy wspaniałego marszałka, który jest osobą odważną, konkretną i on to zapowiedział, że jeżeli nie będzie forum, to będzie coś za nami. A proszę powiedzieć, bo zarówno forum ekonomiczne, jak i forum gospodarcze ma ambicje, aby gościć jednak te głowy państwa, najważniejszych ludzi w państwie i nie tylko w Polsce, ale i z zagranicy. Czy nie będzie tak, że tak naprawdę trzeba będzie wybierać pomiędzy forum ekonomicznym a forum gospodarczym? Tak, znaczy ten czas będzie bardzo zbliżony, ponieważ to będą te same dni, ponieważ my, tak jak słusznie było powiedziane, no, musimy przejąć markę. Tak? Marka jest związana z miesiącem wrześniem, początkiem września. A więc my zostawiamy ten termin i faktycznie będzie ten takie zderzenie czasowe. Natomiast już mamy deklarację wielu polityków, ministrów,
rzeczywiście będą na forum w Krynicy, ale również nie odcinają się od forum w Karpaczu. Pierwsza rzecz, my nie chcemy rywalizować. Nie ma żadnego problemu, żeby pan prezydent, pan premier czy mi sobie byli jednego dnia w Krynicy, drugiego dnia w Karpaczu. Naprawdę dzisiaj świat jest mobilny, dzisiaj mamy szybkie środki transportu. Z Krynicy do Wrocławia dojedziemy pewnie w rejonach 6, a do Karpacza 7, 7,5 do 8 godzin i to takim już wolnym tempem. A więc, moi drodzy państwo, naprawdę nie ma tu żadnego problemu, nie ma tu żadnej rywalizacji pod tym kątem. A zapraszamy na krynickie wydarzenia, jak to marszałek powiedział, a jednak forum w Krynicy, a więc zakończę tym właśnie słowami, a jednak forum w Krynicy. Panie pośle, skoro już o Krynicy, o uzdrowiskach, wznawiają działalność uzdrowiska, pan kieruje zespołem parlamentarnym do spraw lecznictwa uzdrowiskowego, to taki bardzo oczekiwany moment przez wszystkie uzdrowiska, ale jednocześnie no bardzo ciężki moment, kiedy mamy do czynienia z trzecią falą pandemii. Czy może być tak, że jednak te uzdrowiska przestaną działać, albo przynajmniej na jakiś czas zostaną zamknięte? No, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, ja powiem tak, mamy bardzo dobrego ministra zdrowia. Ja z panem ministrem jestem w stałym kontakcie, panem ministrem doktorem Niedzielskim, ale także z fenomenalnie zarządzanym NFZ-em, tutaj szczególnie z panem wiceprezesem Bernardem Waśko i z całym zespołem dyrektorów, którzy zajmują się lecznictwem uzdrowiskowym, sanatoriami, ale także mundurową służbą zdrowia, bo ten zespół, pełna jego nazwa, to jest Parlamentarny Zespół do Spraw Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia. I faktycznie negocjowaliśmy bardzo długo ten termin, nie ukrywam. Było bardzo dużo obaw ze strony pana ministra, całego zespołu, czy jednak otwierać sanatoria, czy to będzie bezpieczne. Teraz tych obaw nie ma? Znaczy nie ma pod dwoma kątami. Kiedy zaczynaliśmy o tym rozmowy na początku roku, czyli w miesiącu styczniu, jeszcze były problemy ze szczepionkami, nie wiedzieliśmy, jak to będzie się rozwijało. Później doszliśmy do takich założeń, że pierwsze, zespoły, czyli pracownicy, zarówno biały personel, czyli medyczny personel, jak i szary personel, czyli administracja, obsługa techniczna są wyszczepione. To znaczy każdy z pracowników mógł się już zaszczepić, bo to była grupa zero. Druga sprawa, przyjmujemy do sanatoriów osoby, które przeszły albo podwójne szczepienie, bądź maksymalnie na 4 dni przed przyjazdem wykonały test na obecność koronawirusa. Czyli nie muszą mieć szczepienia za sobą, nie muszą, tak? Muszą mieć, najpóźniej 4 dni przed muszą mieć ten test. I też oczywiście sanatoria są przygotowane. Tak jak sanatoria, moi drodzy państwo, mają wyśrubowane normy, procedury postępowania, odizolowania, by u kogoś się pojawiło na przykład gorączka, jakieś objawy. A więc sanatoria są bardzo bezpiecznymi miejscami, są przygotowane do takiej sytuacji kryzysowej. Nawet jeżeli by się zdarzyło tak, że ktoś by zachorował, są gotowe do szybkich reakcji, szybkiego tak jakby przemodernizowania się. Kilka sanatoriów nadal jest szpitalami tymczasowymi, choćby na przykład i izolatoriami, na przykład Sopot. W Krynicy mamy też szpital tymczasowy w wojskowym obiekcie. Izolatorium w MSWiA już nie funkcjonuje na chwilę obecną. A więc, moi drodzy państwo, to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie poddawali, nie panikowali. Mamy o siebie dbać. Mamy dbać o dystans, o dezynfekcję rąk, nasz przestrzeni, która nas otacza, telefon przetrzeć, czy też autokierownicę, czy też dbać o takie elementy. Ale mamy dbać o tą maseczkę chirurgiczną, najlepiej chirurgiczną, bo moi drodzy państwo, ona najlepiej zabezpiecza. Oczywiście każde zasunięcie twarzy dawniej było potrzebne, bo tych maseczek nie było na rynku, nie było one osiągalne. Ale przyzna pan, że te wytyczne się co chwilę zmieniają. Tak, ale to co chwilę też się pojawia nowe badania Światowej Organizacji Zdrowia, zmieniają się też wytyczne. Moi drodzy państwo, my nie jesteśmy alfami, omegami i też się dostosowujemy do rynku. Kiedy rok temu pojawiała się pandemia, nigdzie nie było maseczek. Cały świat bił się, żeby dla medyków, dla lekarzy zdobyć maseczki typu 2 i 3, znaczy poziomu drugiego i trzeciego zabezpieczeń. I to było problematyczne. Dzisiaj te maseczki są na rynku, są powszechnie dostępne, więc nie musimy zasłaniać się szalikami czy innymi elementami, tylko jest ta maseczka chirurgiczna, która najlepiej zabezpiecza nas przed tym wyrzutem wirusa. Ale oczywiście to nie jest sztuką, że my będziemy nosić maseczkę. Wszyscy musimy. No cóż, wyobraźmy sobie, że my siedzimy, jedna osoba z nas jest zarażona. Ja na przykład mam maseczkę na sobie, pani redaktor nie ma. Ten procent zabezpieczenia spada, tak? Jeśli obydwoje posiadamy maseczkę, czy jesteśmy bezpieczni w 100%? Nie. Ale jesteśmy bezpieczni w 99,9%, że się raczej nie zarazimy, tak? Jeśli będziemy jeszcze dbać o higienę rąk, jeszcze będzie ten dystans, jak mamy między sobą. A więc, moi drodzy państwo, takie proste zasady zabezpieczają nasze życie i zdrowie. No ale też są takie decyzje podejmowane, jak na przykład ostatnio pan minister wydał komunikat do placówek medycznych o wstrzymaniu zabiegów planowych. Co spowodowało bardzo duże wzburzenie wśród pacjentów. Tak, oczywiście, ale moi drodzy państwo,
Pierwsze, mamy ograniczoną liczbę personelu medycznego. Mamy teraz duży napływ osób chorych do szpitali tymczasowych, szybko się zapełniają, bo niestety jesteśmy w okresie trzeciej fali. Pan minister też zabezpiecza się na wszelki wypadek, żeby nie było takich sytuacji, że karetki stoją na podjazdach, nie ma gdzie zostawić pacjenta. No, ale mamy też osoby, dla których ta operacja jest na przykład ostatnią deską ratunku, jest niezbędna. I te operacje się odbędą. I właśnie to jest najważniejsze, bo obalam jeden mit, bo tutaj wykreowano taką sytuację, że operacje onkologiczne, kardiologiczne, to wszystko będzie odłożone. Nie. Operacje onkologiczne idą normalnym trybem. Operacje ratujące życie bądź podtrzymujące życie bądź nagłe mają być wykonywane. Jedynie mówimy to o takich zachowawczych operacjach, tak? Czyli na przykład przeszczepienie biodra. Tak? No, oczywiście, że to jest cierpienie i ból dla tych osób wieloletni, ale no cóż, ten 1-2 tygodnie do miesiąca można przesunąć tą operację. Ta operacja oczywiście łagodzi ból, ale nie jest zagrożeniem życia. A więc takie operacje planów, a co jest jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo dużo krwi jest zużywane przy tych operacjach, a dzisiaj też nastawiamy się jednak na zabezpieczenie stacji krwiodawczych, a także i cały czas zachęcam ozdrowieńców do oddawania osocza, bo o tym też nie zapominajmy, coś ostatnio mniej się mówi o tym osoczu w mediach ogólnokrajowych. A więc moi drodzy Państwo, musimy być zabezpieczeni na każdym możliwym poziomie. Pojawiają się nowe szczepionki, ale też pojawiają się nowe szczepy choroby. Na chwilę obecną specjaliści uspokajają, że te nowe szczepy jeszcze nie przegoniły szczepionki. Znaczy szczepionka działa też, choć czasami słabiej, ale jednak działa. Ale cały czas jednak jesteśmy w tej sferze eksperymentów. Tak, musimy być gotowi i ostrożni. I już na zakończenie może taki temat bardziej przyjemny. Po 80 latach, tak, przerwy, reaktywacja oddziału Związku Podhalan w Nowym Sączu, został pan prezesem. Tak, tak się zdarzyło, że koledzy, znaczy osoby zgromadzone wybrały mnie na prezesa. Moi drodzy Państwo, wszyscy się pytają, dlaczego Związek Podhalan w krainie Lachów Sądeckich. A więc powiem tak, Związek Podhalan, oddział Nowy Sącz tworzył wspaniali ludzie w latach 20-30. Pierwszym prezesem tego oddziału był pan profesor Romuald Reguła, dzisiaj upamiętniony na przykład w ulicy Reguły, oraz zespół wspaniałych sądeczan. Później oczywiście wojna, podziemie i działania oczywiście konspiracyjne tego środowiska, później komuna bardzo nieprzychylna, później w 59 odtworzenie przy Odwilży. Natomiast w Nowym Sączu gdzieś też komunistyczne władze doprowadziły do tego, że ostatnio to upada. Oczywiście, teraz jest taki dobry klimat, potrzeba, aby taki związek odtworzyć. My pokazujemy, dzisiaj jest trend budowany z Podkarpaciem, z Małopolską, z Węgrami, z Słowakami, czy też mieszkańcami Ukrainy, że łączą nas Karpaty. A Władysław Orkan, który jest jednym z ojców duchownych, założycielem całego Związku Podhalan w 19 i wcześniej roku, też takiej deklaracji ideowej, powiedział wprost, łączą nas Karpaty, wszyscy jesteśmy góralami karpackimi. Jesteśmy góralami w innych grupach etnicznych, na przykład my od lat 60. czy 70. zostaliśmy uznani jako bardziej Lachy niż górale, ale łączą nas Karpaty i faktycznie żyjemy w linii karpackiej, ale ta kultura nas otacza, wpływa na nas, moi drodzy Państwo. Czarni górale w Piwnicznej, biali górale, żywieccy górale, podhalańscy górale, Lachy, Podgórzanie i tak dalej, a strój lachowski, jak Państwo się mu przyjrzycie dobrze, łączy cechy strojów góralskich, pogórzańskich, krakowskich, jest najbogatszym, najpiękniejszym strojem, dlatego też my zadbaliśmy o jedną rzecz. Związek Podhalan, oddział w Nowym Sączu, pauza, w strojach lachowskich. Znaczy my kultywujemy kulturę i tradycję lachowską i promujemy lachowszczyznę, kulturę lachowską na Podhalu, wśród górali, a góralską wśród tego. Chcemy łączyć te dwa środowiska. No właśnie, czym się będzie zajmował? Będziemy się zajmować zespołami regionalnymi, które już zapraszamy, muzycznymi, tanecznymi, które już zapraszamy do współpracy, do tworzenia takiej wspólnej wspólnoty, wspólnych projektów, wspólnych wydarzeń. Marzy nam się zorganizowanie festiwalu właśnie orkiestr zespołów tanecznych regionalnych i nie tylko. Chcemy zaprosić koła gospodyń wiejskich, żeby też z nami współpracowały, żeby też wzbogacały tą piękną historię, kulturę kulinarną również. Chcemy zajmować się także promocjami takich rzeczy regionalnych, jak jagnięcina na przykład. Teraz górale bardzo stawiają na odtworzenie popularności jagnięciny, która została troszeczkę zdewaluowana, więc będą kociołki jagnięce, też będą się odbywały w Nowym Sączu i nie tylko, ale także, i moi drodzy Państwo, piękne dzieło, będziemy budować teraz pomnik Matki Orkana, czyli matki oddanej dzieciom, dziecku.
bo ta niemama biedna chodziła z Niedźwiedzia, z Poręby do Krakowa na nogach ponad 70 km z jedzeniem dla tych dzieci, żeby te dzieci nie umarły z głodu. I ta poświęciła wszystko, całe swoje życie, nauczyła się czytać, uczyła inne dzieci, żeby dostawać jedzenie, żeby to jedzenie swoim dzieciom dawać. A więc, moi drodzy Państwo, takie oddanie matki, zresztą wielu matek z Podhala, z Sądecczyzny, które w tamtych latach, trudnych latach, przełomu wieków i później dbało o te swoje dzieci, chcemy uczcić właśnie w pomniku. Pomnik już projektuje profesor, to już mogę zdradzić, profesor Dźwigaj, a znany twórca, rzeźbiarz, nie mamy tylko w Polsce, jak i na świecie. Jana Pawła II, tak? Tak, pomnik Jana Pawła II w Nowym Sączu, choćby na przykład jest autorstwa. A ten pomnik gdzie ma stanąć? Pomnik ma być na połowie trasy, którą przechodziła ta mama, czyli dokładnie w gminie Pcim, tam stanie, ale bieg, którym będziemy organizować, będzie wiązał się też z Sądecczyzną, z Limanowszczyzną, ponieważ będą coroczne biegi z naszego terenu do Krakowa, będą liczne wydarzenia kulturowe z tym związane, a i też, moi drodzy Państwo, wybraliśmy taki punkt środka, tak, żeby pokazać, jak ta matka, jaką trasę musiała przejść. I tu polecam oczywiście zapoznanie się z tą postacią fenomenalną, prostą kobietą, która dla swoich dzieci zrobiła wszystko, żeby te dzieci zdobyły wykształcenie, żeby im było po prostu w życiu lepiej. Gdzie będziecie mieć Państwo siedzibę? To już tak na zakończenie zupełnie. Siedziby nie mamy jakiejś formalnej, więc jak to w stowarzyszeniach. Siedziby zazwyczaj są w domu u kogoś, żeby ograniczać koszty. My będziemy się pokazywać w działaniach, akcjach, będziemy wynajmywać pewnie sale na większe zgromadzenia, jak COVID nam pozwoli. A więc, moi drodzy Państwo, jeśli ktoś kocha kulturę, jeśli ktoś kocha tradycję, jeśli ktoś chce doprowadzić do tego łączenia, bo tam oczywiście było sztuczne łączenie województwa nowosądeckiego, to nam za dobre nie wyszło, jak to niektórzy mówią. Dzisiaj mam nadzieję, że nam tak oddolnie, społecznie pójdzie lepiej, że ta relacje zostaną zbudowane. Czyli można się do stowarzyszenia zapraszamy. Stowarzyszenie jest otwarte, zapraszamy do pomocy w akcjach i zapraszamy wszystkie zespoły regionalne, wszystkie koła gospodyń i nie tylko do współpracy. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. A moimi Państwa gościem był dzisiaj Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam.